Witam w trzecim odcinku naszego podcasta. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat openów. Temat niesamowicie aktualny. Każdy, kto jest z nami troszeczkę dłużej, wie, o co chodzi. Nowsze osoby możliwe, że jeszcze nie do końca kojarzą, czym jest, na czym polega, co się będzie działo, o co chodzi w całej tej zabawie. Dzisiaj właśnie postaram się to w ciągu kilku najbliższych minut wyjaśnić. Powiedzieć Wam, czego możecie się spodziewać, co się będzie działo w boksie w czasie openów i co będziemy robić, tak? Co roku od 2011 roku jest coś takiego rozgrywane. CrossFit organizuje na całym świecie eliminacje do Gamesów. Games to są te mistrzostwa, które odbywają się zazwyczaj na koniec sezonu, który kończy się w sierpniu. Teraz, kiedyś to był koniec lipca i polega to na tym, żeby spośród wszystkich chętnych na całym świecie wyłonić najsprawniejszych na świecie. Tak? My oczywiście zamykamy to w naszych czterech ścianach. Jest to wydarzenie organizowane tylko i wyłącznie dla klubowiczów i będzie ono po raz trzeci odbywać się u nas w Box 74. Tak jak przed rokiem i przed dwoma laty, aczkolwiek z nieco zmienionymi zasadami, o czym dowiedzą się już nasi klubowicze szczegółowo, o co chodzi, tak? Ale cóż to takiego jest? Bo nie wszyscy wiedzą, ktoś kto siedzi w tym od niedawna, bawi się z nami w całego tego crossa od kilku miesięcy, kilku tygodni, nie jest do końca pewny. Otóż jest to 5 treningów, które zostaje ogłoszone przez właśnie CrossFit na ich stronie internetowej, na Facebooku, na YouTubie. Jest taka relacja na żywo. Zwykle odbywa się to w czwartki w nocy. Jest to u nas godzina 2:30. Do końca nie wiem, będzie to na pewno mocno ogłaszane bliżej tego terminu. I mamy do poniedziałku do godziny 17 w Stanach, czyli do końca tego dnia tak naprawdę w Polsce, czas, żeby ten wynik zaliczyć. U nas jedyną możliwością jest nagranie oficjalnego filmiku, umieszczenie go tam, ale my nie będziemy się tak bawić. U nas zabawa będzie zupełnie inna, nie będziemy rywalizować z całym światem, będziemy bawić się sami ze sobą. Będzie to polegało na tym, żeby wykonać ten trening w czasie normalnego slota. Powiemy Wam już, który to będzie dzień już niedługo. Na najzwyklejszych treningach dnia, na których się pojawiacie regularnie, będziecie mieć szansę właśnie wraz ze swoimi drużynami, ponieważ będzie to rywalizacja drużynowa, brać udział w wyścigu o tytuł najsprawniejszej, najlepszej, najzabawniejszej drużyny roku 2018 i taki tytuł uzyskacie na końcu, jeżeli weźmiecie w tym udział. Szczegółowe zasady i jakby to, na czym będzie polegał dobór drużyn i w jaki sposób one powstaną, będziemy ogłaszać bliżej tego wydarzenia. Tak? Czyli po co my to wszystko organizujemy? Chcemy, żebyście zobaczyli, że przez taką fajną formę zabawy można też w lepszy sposób zacząć myśleć o swojej sprawności. Można się zgrać z resztą boksa, co było widoczne bardzo w zeszłym roku. Kilka drużyn było, z czego jedna szczególnie była wyraźna. Pozdrawiam tutaj wszystkich biggersów, którzy oglądają. A kiedy to rusza? 22 lutego został ogłoszony pierwszy trening, po czym przystępujemy do działania. My już przed tym terminem Wam dużo więcej powiemy. Będziemy też starali się, ponieważ jest pewna gama ruchów, które zazwyczaj się pojawiają, zorganizować takie mini warsztaty dla Was, które pomogą Wam się lepiej uzbroić w te umiejętności, których potrzebujecie do openów, czyli między innymi pull-up, które zawsze są, na pewno skakanka, która zawsze jest, coś z tego typu ruchów będzie można się na to zapisać, będzie można przyjść, podszlifować te umiejętności pod okiem trenera, zobaczyć co i jak i się przekonać o tym, że warto brać udział, że warto się popchnąć troszeczkę do przodu i postarać trochę więcej. Tak? Co jeszcze? Ile to będzie trwało? To jest 5 treningów, tak jak mówiłem, czyli co tydzień w piątek lub w poniedziałek, jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, będziemy wykonywać te treningi. Będzie to, tak jak powiedziałem, zwykły trening wyglądało. Troszeczkę się różni pod tym względem, że będziecie sami siebie sędziować. Będą to zazwyczaj zawodnicy z innej drużyny.
będą ocenione standardy ruchów, będzie wiadomo, kiedy powtórzenie jest zaliczone, kiedy nie, to objaśnimy sobie na początku. I jaki sposób możecie wziąć udział? No to nic prostszego, ponieważ będziecie mieć taką szansę. My dokonamy wyboru, kto będzie w jakiej drużynie z kim, w jaki sposób, dowiecie się też już niedługo. Obserwujcie nasz kanał, obserwujcie informacje na naszej prywatnej grupie facebookowej, jeżeli nie jesteście, jeżeli należycie do grona naszych klubowiczów. I co to oznacza, jeżeli wezmę udział? To nic więcej jak dobra zabawa. Na pewno będzie szansa, żeby pokazać swoją sprawność, żeby ją podnieść. Jak to wygląda w praktyce? Przychodzicie na trening, który zostanie już w internecie umieszczony na stronie, tak jak mówiłem, crossfitowej, i będziecie tam mogli go sobie obejrzeć. Filmik, który zawierać będzie standardy wykonania, oczywiście po angielsku. Obejrzymy go sobie na początku treningu i omówimy dokładnie, na co będzie kładziony nacisk, w jaki sposób podejść do tego treningu, jak go zrobić, żeby wynieść z tego jak najwięcej korzyści. I na koniec każdy będzie dostawał punkty za obecność, za swoje osiągnięcia i za różne inne rzeczy, o których też dowiecie się już niedługo. Więc jeżeli tylko słyszeliście już, braliście udział, to z pewnością wiecie, że jest to świetna zabawa, że warto wziąć udział, że już niedługo będzie można się zacząć wykazywać swoją inicjatywą. A w jaki sposób to zrobić, kiedy tego dokonać, to już od nas się dowiecie całkiem niedługo. Będzie to przez nas ogłoszone na pewno na grupie dla tych, którzy należą do nas. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi klubowiczami, a chcecie się załapać na taką fajną zabawę, to macie czas do końca tego miesiąca na pewno. Jeśli się dołączycie, to będzie okazja wziąć w tym udział. Zachęcam nowe osoby, które nie są jeszcze z nami, do wejścia na stronę box74.pl, użycia dużego kwadratowego przycisku. Przycisk jest na nim napisane umów się, więc umawiamy się, spotykamy się razem i dyskutujemy na temat tego, w jaki sposób my możemy Wam pomóc. Jeżeli już jesteście z nami, no to tutaj udział Wasz jest uzależniony tylko i wyłącznie od Waszej woli, chęci i Waszego zaangażowania. Jeżeli nawet nie będziecie brali udziału jako część którejś z drużyn, to na pewno pojawiając się na takich treningach weźmiecie w nich udział, bo nie będzie tutaj wyboru, będziecie brać udział, ale nie będą Wasze wysiłki punktowane, nie będą jakby brały w tej rywalizacji te punkty udziału, bo ich nie będzie, tak? Jeżeli macie jakieś umiejętności, które już wiecie, że sprawiają Wam większe troszeczkę kłopoty, no to zachęcam do pracy, czy to będzie na Open Gym, zapisujcie się, przychodźcie. Jeżeli sami sobie nie radzicie, nie wiecie w jaki sposób podejść do pewnych umiejętności, przyłożyć się, na co kłaść większy nacisk, na co zwrócić uwagę, zapraszam do rozmowy ze mną czy z pozostałymi trenerami po to, żeby w świadomy sposób, w jakiś taki przemyślany sposób podążać tą ścieżką, którą chcecie podążać do tego, żeby kolejne etapy tej drogi sprawiały Wam coraz większą przyjemność, żeby odhaczać kolejne skille na liście tych, które są zaliczane do takich coraz to bardziej technicznych, trudniejszych, jeżeli już nawet potraficie coś wykonać, żeby robić to lepiej, dokładniej, lepszą techniką, bez jakichś kompensacji, bez niepotrzebnych błędów, pomyłek, przy większej intensywności. I czerpać z tego coraz większą przyjemność, jednocześnie budując sprawność przez cały ten czas. To jest tak ścieżka, którą my tutaj Wam próbujemy pomóc pokonać i mamy nadzieję, że każdy zaczyna coraz bardziej nabierać tej świadomości, w którą stronę chce iść. Jeśli jednak tego nie wiecie, zapraszam Was na kwartalne omówienie celów, które dla każdego z klubowiczów prowadzimy bezpłatnie raz na kwartał, czyli co 3 miesiące. I co? I to chyba tyle. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach zapraszam. Na Facebooku można pisać bezpośrednio do mnie, można pisać na nasz fanpage Crossbox74 Świdnica i na wszelkie pytania udzielimy odpowiedzi. Jeżeli wolicie, kontaktujcie się z nami telefonicznie. Ja tymczasem żegnam się. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Do zobaczenia na treningach, do zobaczenia w boksie lub poza nim. Wszystkiego dobrego, udanego dnia i do następnego. Cześć.